Witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek 10 lipca i chciałbym Wam przeczytać werset z księgi proroka Jeremiasza. Panie, mocy moja, twierdzo moja i ucieczko moja w dniu niedoli. Moi kochani, nieraz żeśmy to słyszeli, nawet to doświadczamy praktycznie na własnej skórze, że w ostatnich miesiącach do Polski nadciąga cała fala uchodźców z Ukrainy. I jest to coś zupełnie naturalnego. Ludzie, którzy uciekają przed wojną, chcą mieszkać bezpiecznie. I śmiało możemy powiedzieć, że w naszym kraju znaleźli takie miejsce schronienia. I bardzo się cieszę, że chociaż oni, bo są też ludzie, którzy są inni, innej religii, innego koloru skóry, i takiej pomocy w naszym kraju nie znaleźli, ale to już jest inna historia, moi drodzy. Natomiast dzisiejszy werset wskazuje nam na Pana Boga, który jest mocą, twierdzą i ucieczką. I tak sobie myślę, że dobrze jest mieć taką pewność, że mamy gdzie uciekać. Że mamy gdzie uciekać tam, gdzie ktoś jest naszą ucieczką. Że gdzieś można przycupnąć, można przyczekać niebezpieczeństwo. I może właśnie w tym wersecie, w tym z księgi proroka Jeremiasza, ma swoje źródło takie znane przysłowie, jak trwoga, to do Boga. Wydaje mi się, że jest to przysłowie doskonale znane, ale też chyba traktujemy go troszeczkę prześmiewczo, myśląc prześmiewczo o ludziach, którym ich określamy. No, bo jak trwoga, to do Boga. To jest takie, wiecie, szufladkujące, drwiące, wyśmiewające tych, którym często ciężko, na przykład z regularnością w chodzeniu za Panem Jezusem. A może właśnie ktoś słaby, ktoś wątpiący, może właśnie ktoś borykający się z grzechem, jest lepiej w stanie zrozumieć, co to znaczy, że Bóg jest moją mocą, moją twierdzą, jest moją ucieczką. Może dlatego właśnie Pan Jezus mówił do ludzi pobożnych, że celnicy, grzesznicy i cudzołożnice wyprzedzają was do Królestwa Bożego, wyprzedzają was do nieba, bo silny duchowo daje sobie radę, prawda? Wychodzi na wały, odsłania dumnie pierś i mówi, no dalej, walcie. Jestem odważny, jestem silny. Niestety, kiedy taki ktoś polegnie w swej próżnej pobożności, to bardzo ciężko jest takiemu człowiekowi prosić o podstawową pomoc. O to, żeby gdzieś przycupnąć, znaleźć schronienie. A słaby? Ten ucieknie. I w tym jest cała siła zaufania. Nie własnym umiejętnościom, ale siła zaufania Panu Bogu. I pytanie. Czy uciekasz przed czymś? Może nigdy nie miałeś przed czym uciekać. Zawsze z wszystkim sobie radziłaś. A może warto zapytać, nie przed czym uciekasz, tylko czy potrafisz uciekać do Boga? Czy może wolisz niebezpieczeństwa, trudne sytuacje rozwiązywać w swoim życiu po swojemu, bo myślisz, że to lepsze? Czy potrafisz uciekać do Boga? Z tym pytaniem chcę Cię dzisiaj zostawić, siostry i bracie. Z Bogiem.